Dawaj go, Smokik. Przynieś. Dobry pies. Dobra psina. What's up, YouTubers? Pamiętacie to? To jest worek treningowy z opon ze śmietnika, który sam tutaj zamontowałem. Niestety linki stalowe były może i dobrym rozwiązaniem, ale okazuje się, że nie najlepszym, ponieważ tam na górze, gdzie tam wkręciłem taki wkręt, no tego nie widać stąd, to jest taka gruba śruba została tam wkręcona i na niej opierały się te linki stalowe. I po kilku miesiącach po prostu jedna z tych lin, bo to są dwie linki, tak jakby, dwie takie sznurówki, które były w czterech miejscach przewleczone są. Jedna z tych sznurówek się zerwała. Jakiś czas później, jakiś no, niewybitnie intelektualnie troglodyta po prostu ten worek zerwał. Zerwali to, te opony już tak leżą jakiś czas. To, co chcę wam pokazać, to znowu zawiesić ten worek. Tym razem rozwiązaniem będzie łańcuch. Użyjemy do tego łańcucha, żeby się nie przetarło na górze, na tym bolcu i żeby łańcuch sobie cały czas wisiał i żeby ewentualnie tylko worek, jeżeli coś się stanie, to że tylko woreczek zamieszczamy na tym już wiszącym łańcuchu, odpornym na debilizm, na niewybiórczy debilizm jednostkowy. Dziękuję. Umieściłem dopiero co filmik spod wiaduktu, pod którym byłem pierwszy raz. Tam na świeżo taka refleksja padła, czyli że najwięcej uczymy się wkraczając na obszary, których jeszcze nie znamy. I oto właśnie dlatego ta refleksja się pojawiła, ponieważ byłem pod tym wiaduktem pierwszy raz. To jest wiadukt na Górcach. No co, jestem po rozgrzewce. Nie poczytałem dzisiaj. Trzeba to nadrobić. Przygotowuję się do 2018 roku. Zachęcam was również, żeby już zacząć przygotowania do roku 2018. I wy również możecie te techniki, czy relacje, czy podpowiedzi mogą się przysłużyć, żeby was zmobilizować do tego, żeby zmienić swoje życie. A jeżeli wy zaczniecie być bardziej świadomi, zdrowi i rozprężeni, to się przekłada na ogół bytności społeczeństwa, bardziej rozprężonego, zrelaksowanego, świadomego i przyjaznego. Tacy ludzie wychowują już inaczej swoje dzieci, więc rośnie młode pokolenie, które już w tym duchu jest od samego początku. I w ten sposób, kroczek po kroczku, kropla po kropli, zalejemy ten świat cały, tak jak powiedziałem na rymach. Reszta to zabawa, rymy, wolność kreowania. Słuchaj tylko bitu serca, będziesz nie do pokonania. To muzyka duszy, która mury, ściany kruszy. Kropla wody drąży skały, zalejemy ten świat cały. Gruby kibicuje, bo apetyt mam niemały. Kończy 16 gorące, papa, otwórz swoje gały. Puu! Tak jest, baby steps, ale think big and dream big. I to jest tyle. Kupiłem sobie chlebek kukurydziany. Natomiast przyszedłem na nową ziemię, żeby troszeczkę też poczytać. W zasadzie książkę mam ze sobą. Natomiast ja przyszedłem pomachać rakietką. Dlaczego? Dlatego, że planuję, jednym z moich planów na rok 2018 jest powrót do badmintona. Badminton to był sport mojego dzieciństwa. Uprawiałem ten sport przez 6 lat, po czym poszedłem zamiast... Miałem do wyboru po szkole podstawowej, miałem wybór, czy iść do szkoły sportowej, czy iść do szkoły plastycznej. Wybrałem plastykę, ponieważ jest to bezpieczniejsza droga. Tak wtedy było to rozumowane. Natomiast jak poszedłem do liceum plastycznego, to też tam się w klimatach artystycznych, to też ludzie lubią melanż i badanie innych stanów świadomości. To jest powszechnie takie dosyć znane, że artyści lubią po prostu również zwiedzać inne stany świadomości. I tak też było w moim przypadku. W liceum plastycznym zaczął się melanż, zaczęło się testowanie różnych specyfików, psychotelików. Swoje pozwiedzałem.
a sport poszedł, no niestety, ale w odstawkę, no bo jak się albo pije co weekend z kolegami, przychodzi na imprezy techno, transowe, no to ciężko jest później również rzetelnie trenować. Tak więc sport poszedł w odstawkę. Miałem wtedy jakieś 16 lat, teraz mam 34. Minęło 18 lat, odkąd przestałem trenować badmintona. Po drodze trenowałem, zagrałem tylko jedno spotkanie na korcie regularnym. Raz byłem na sesji, nie wiem, może tam ze dwa mecze były, nie wiem. Ale po prostu raz byłem na sali, grając w badmintona. Ostatnio odkopałem rakietkę i postanowiłem sobie, że w 2018 wracam również do badmintona. I do tego również Was zachęcam. Jeżeli macie jakieś sporty, które trenowaliście, a do których chcielibyście wrócić, postanów to i zapisz już w tym zeszycie, który przecież już kupiłeś po ostatnim filmiku, w którym Ci o tym mówiłem. No bo przecież chcesz maksować swoje życie. A idea jest taka prosta. Chcę czuć się jak najlepiej mogę. Chcę się czuć jak najlepiej mogę. A żeby tak się stało, muszę jeść przytomnie, ćwiczyć przytomnie, zadbać o ciało, o zdrowie, czytać przytomnie, zadbać o umysł i tworzyć coś, co daje mi również entuzjazm. Jeżeli niczego nie trenowałeś, wymyśl sobie. Kolejne postanowienie to jest, że nauczę się żonglerki w przyszłym roku. I to też chcę Wam pokazać. Listę wszystkiego, co założyłem, zobaczycie oczywiście jeszcze w tym roku. Na razie tak dawkuję, żeby Wam mózgi nie popękały. Temat jest prosty. Chodzi o to, żeby już zacząć ten rok, postanowić sobie, zapisać, co chcemy osiągnąć i realizować ten plan. Bo jeżeli masz osiągnąć jakikolwiek sukces, czy spełnić swoje marzenia, to twoje istnienie, czyli ty sam cały, całościowo, holistycznie musisz funkcjonować na jak najwyższych obrotach, co nie równa się wcale z wielkim wysiłkiem, aż takim, może na początku, dopóki nie nabierzesz rozpędu. Kiedy nabierasz rozpędu, to wszystkie te rzeczy, które na początku sprawiały ci trudność, one zaczynają być coraz łatwiejsze, a po miesiącu, dwóch miesiącach takiego rzetelnego podejścia do ogarnięcia się, masz już pęd, który pozwala ci iść i biec i coraz szybciej jesteś w stanie ogarnąć o wiele więcej rzeczy. Jeżeli twoje istnienie jesteś człowiekiem, tak mówiąc symbolicznie, w skali od 0 do 10, jesteś człowiekiem na przykład na 4, twój poziom koncentracji, twoje samozaparcie, twoja dyscyplina, twoje zdrowie, twój poziom energii jest na przykład na 3, na 4, bo to sprawy, które potrzebują piątki, ty już nie załatwisz, one już cię przerastają. Sprawy 5, oznaczone 5 gwiazdkami. No to dla człowieka, który ma 3 gwiazdki, jest to poza zasięgiem. Nawet 4-gwiazdkowe sprawy. A jak jesteś na 4 gwiazdkach, to ogarniesz tylko te do 4 gwiazdy. Natomiast jeżeli się zaczynasz rozwijać, to twoje całe istnienie wchodzi na kolejne szczeble i koncentracji, i entuzjazmu, i świadomości, i energii, i kondycji, i zdrowia. W związku z czym stajesz się osobą na przykład na 6, na 7. A wtedy wszystkie sprawy z levelu 5 załatwiasz o tak. Sprawy z levelu 6 załatwiasz o tak. Sprawy z levelu 7 załatwiasz o tak. I wtedy co? Jesteś już rozpędzony, żeby wskoczyć na 8. I dlatego trzeba się ogarniać, zapisywać i swe słabości pokonywać. Zapraszam Was serdecznie, subskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę. Wszystko, co wiedziałeś, nie jest prawdą. Przetrwają tylko ci, co się ogarną. Boom!